Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Dzień dobry. Zapraszam Was dzisiaj do zrobienia pysznych domowych frytek, chrupiących z wierzchu i mięciutkich w środku. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapkę w górę pod filmem. Pod filmem znajdziecie również link do bloga, gdzie będą podane wszystkie składniki, które zostaną użyte do przygotowania tego przepisu. A będą nam potrzebne ziemniaki oczywiście. I zapraszam Was do odwiedzenia naszego kanału, bo znajdziecie tam przepis na pyszne placki ziemniaczane. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Ziemniaki oczywiście należy obrać, umyć i pokroić w takie właśnie słupki gdzieś około, nie wiem, centymetra, nie mają centymetra, 8 mm. Takie... Mają centymetr, ja się nie zgadzam, zaraz pójdę po słupmiarkę. No może niektóre tak. I najlepiej, żeby były długie, bo wtedy i wygląd jest ładny, i jakoś lepiej smakuje. Ja już tu mam część frytek pokrojonych, a to dlatego, że żeby przy pieczeniu frytki nie pryskały, to ziemniaki muszą być osuszone. A jeśli zaczniemy właśnie kroić na świeżo, są mokre i nie za bardzo nadają się od razu do smażenia. Należy je wcześniej sobie przygotować, one się osuszą i będą idealne do smażenia. A na naszym kanale znajdziecie dla odmiany pyszne ziemniaki pieczone w piekarniku. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Potrzebny nam będzie... Ja poproszę frytkę, chcę ją sprawdzić. To jest... 11 mm, proszę bardzo, 11 mm. A z drugiej strony? A z drugiej strony 11, a na końcu nawet 12 mm. Oddaję frytkę. Brak słów. Zaczęliśmy mówić o garnku lub rondlu, czy nawet wysokiej patelni, do której wlewamy olej. To już jest indywidualna sprawa, bo frytek wrzucamy do rozgrzanego oleju tyle, aby były całkowicie przykryte. Nie mogą po prostu wystawać z oleju, bo wtedy po prostu zbyt duża ilość powoduje, że ten olej się wychładza i frytki zamiast się smażyć, to siedzą i nasiąkają tłuszczem. Więc rozgrzewamy olej. I w oczekiwaniu na rozgrzanie oleju zapraszam Was na Instagram, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Olej do smażenia frytek należy wybrać taki jak najbardziej neutralny i ja uważam, że takim olejem jest właśnie rzepakowy. Również dlatego, że ma wysoką temperaturę dymienia. Ja kiedyś miałem praskę taką do robienia frytek. Się naciskało w ziemniaka i wychodziły frytki. No, nóż też jest bardzo przydatnym narzędziem w kuchni. A ja Was zapraszam do zrobienia dla odmiany innych frytek, też z warzywa, bardzo pysznego, marchewki. I kliknijcie tutaj kartę z przepisem. A jeśli w ogóle uwielbiacie zamienniki właśnie frytek, to również polecam Wam pyszne frytki z selera. Również kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Olej nam się rozgrzewa i żeby stwierdzić, czy już jest odpowiednio nagrzany,
należy wrzucić jedną frytkę i jeżeli ona zacznie się od razu mocno skwierczeć, taki dosyć wyraźny dźwięk, to znaczy, że możemy wrzucać pozostałe. Frytki są u nas bardzo rzadkim daniem, ale jak już dzieci bardzo wołają, to wtedy jestem zmuszona im zrobić. Wolę inne zamienniki frytek, typu właśnie z marchewki czy z selera, niż takie tradycyjne frytki, ale od czasu do czasu można zjeść. Od czasu do czasu, ja nie pamiętam, kiedy ostatnie frytki były. No, bardzo dawno temu. Dawno temu w odległej galaktyce były frytki. U nas frytki są kilka razy dosłownie w roku. Przyspieszymy podgrzewanie. A teraz sprawdzimy, czy olej już jest odpowiednio nagrzany. Odpowiednio, więc możemy wrzucać frytki. Co to tyle tej pary leci? No to po prostu frytki się zaczynają smażać i wytrąca się woda z ziemniaków. I o to chodzi. Wszystko jasne. Musimy poczekać, zobaczyć, czy jeszcze można wrzucić, czy jest już wystarczająco. Możemy jeszcze kilka wrzucić. Okej. I frytek nie ruszamy, aż dopiero zobaczymy, że zaczynają zmieniać swój kolor, wtedy możemy przemieszać. Zostawiamy, żeby się smażyły i możemy sobie przykryć, co by się nie chlapało po kuchni. Nareszcie, chociaż już się pochlapało. W oczekiwaniu na frytki zapraszam Was do zrobienia pysznej fasolki po francusku. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Proponuję włączyć wyciąg w przerwie na nagrywanie. Zaraz to zrobimy. Frytki zaczynają zmieniać już kolor, więc możemy je przemieszać delikatnie. Robią się już ładne, złociutkie, więc zaraz je będziemy wyjmować. A ty co tu? Już czekam na frytki. Zaraz będą. Święto narodowe, frytki u nas w domu. I w zależności, czy lubimy mocno rumiane, czy tylko lekko złociste, to już decyzja należy do Was. Ja właśnie już swoje wyjmuję. Są takie, jak właśnie uwielbiamy. Czyli będą z wierzchu pyszne, chrupiące, a w środku mięciutkie. Wyjmuję je na ręcznik papierowy, żeby jeszcze obciekł nadmiar tłuszczu. A ja mam pytanie przy okazji, które zadam, na pewno wielu widzów też by zadało, czy solić olej, czy nie solić oleju, czy dopiero posolić frytki po? To już decyzja chyba należy do każdego z osobna. Ja uważam, że frytki należy solić po upieczeniu. I teraz jak one już właśnie lekko obciekną z nadmiaru tłuszczu, przerzucamy na drugi talerz i solimy jeszcze takie ciepłe. Możesz dać już ten talerz. Ja natomiast jestem zwolennikiem solenia oleju, potem można dosolić, natomiast mają zupełnie, moim zdaniem, taki inny smak, jeżeli są solone. Ale to jest moja filozofia. Z tym oczywiście Agnieszka pewnie się nie zgodzi. Każdy może mieć inne zdanie. Daj już to. Przerzucamy fryteczki. I właśnie teraz je posolimy. Rozłożymy, co by się równo oblepiły solą
frytki mamy gotowe. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, kliknijcie dzwoneczek, będziecie na bieżąco i napiszcie w komentarzu, z czym Wy lubicie jeść frytki. Czy jest to ketchup, czy może majonez, czy może sos czosnkowy, a może jeszcze jest to coś innego. Na naszym kanale znajdziecie również inne przepisy i polecam Wam bułeczki orkiszowe i przepyszne mini pączki. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Pa! Kliknijcie subskrypcję.